Prokuratura nie ma wątpliwości. Wypadek, do którego doszło w niedzielny poranek w Dąbrowie Górniczej, gdzie z okna miała wypaść młoda kobieta, okazał się zabójstwem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi dąbrowska prokuratura rejonowa, która zarzut zabójstwa postawiła 35-letniemu partnerowi ofiary. Teraz mężczyźnie grozi kara dożywocia. Wszystkie okoliczności tej sprawy wskazywały, że do śmierci kobiety mogły się przyczynić osoby trzecie. W przeciągu 2 dni prokurator i policja z Dąbrowy Górniczej zebrały bardzo obszerny materiał dowodowy i on pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dotyczącego zabójstwa kobiety poprzez jej wypchnięcie z okna. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego czynu i złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia. A we wtorek Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował się aresztować tego mężczyznę na 3 miesiące. Policja tego dnia otrzymała zgłoszenie od przypadkowego przechodnia, który zobaczył leżącą w kałuży krwi kobietę. Wstępne informacje mogły wskazywać na nieszczęśliwy wypadek. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze podjęli na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, byli jako pierwsi, podjęli reanimację, przybyły inne służby ratunkowe, lądował helikopter na pobliskim parkingu. No niestety kobiety nie udało się odratować, zmarła na miejscu. Z ustaleń policji wynikało, że kobietą była 30-letnia mieszkanka Dąbrowy Górniczej, która w chwili zdarzenia przebywała w mieszkaniu ze swoim partnerem i jego kolegą. Prokuratura dziś jeszcze nie informuje o szczegółach okoliczności zdarzenia. Tajemnicą postępowania objęta jest również przyczyna, która mogła poprzedzić śmierć kobiety. Wiadomo, że obydwaj mężczyźni w chwili przyjazdu policji byli nietrzeźwi, jednak kolega oskarżonego występuje wyłącznie w charakterze świadka.